Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj niesamowicie pyszna zapiekanka z kapusty i mięsa mielonego. Zapiekanka jest łatwa i szybka w przygotowaniu, a w smaku do złudzenia przypomina nasze popularne gołąbki. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą mięso mielone, ryż, kapusta, cebula, marchew, papryka, koperek, szczypiorek, passata pomidorowa, śmietana 18%, olej, pieprz i sól. Zaczynamy od ugotowania ryżu. Pół szklanki ryżu gotujemy przez około 10 minut w szklance osolonej wody. Następnie kapustę drobno szatkujemy. Do przygotowania zapiekanki potrzebujemy około kilogram kapusty. Pokrojoną kapustę przesypujemy do dużej miski i posypujemy solą. Ja wsypałam 1,5 łyżeczki soli. Mieszamy i ugniatamy, aby kapusta zmiękła. Kapustę odstawiamy i przygotowujemy pozostałe składniki. Cebulę kroimy w kostkę. I pokrojoną cebulę wykładamy na rozgrzany tłuszcz. Posypujemy solą. Mieszamy i na małej mocy kuchenki smażymy tylko do zeszklenia. Następnie marchew ścieramy na tarce o dużych oczkach. Startą marchew dodajemy do cebuli i podsmażamy przez około 3 minuty. Paprykę kroimy w kostkę. I pokrojoną paprykę dodajemy do kapusty. Koperek i szczypiorek drobno siekamy. I pokrojoną zieleninę również dajemy do kapusty. Mieszamy. Dodajemy podsmażoną cebulę z marchewką. I całość dokładnie mieszamy. Teraz kolej na mięso. Do surowego mięsa mielonego dodajemy ugotowany ryż. Mięso z ryżem dokładnie mieszamy. Wsypujemy 3/4 łyżeczki soli, 0,5 łyżeczki pieprzu i wszystko razem dokładnie mieszamy. A teraz przystępujemy do układania naszej zapiekanki. Na dno naczynia do zapiekania wykładamy 2/3 przygotowanej kapusty. Kapustę ugniatamy. Wyrównujemy powierzchnię i na kapustę wykładamy mięso z ryżem. Mięso rozkładamy równomiernie, delikatnie ugniatamy
i na mięso wykładamy pozostałą część kapusty. Wyrównujemy powierzchnię, znów lekko uciskając. Na koniec przygotowujemy sos. Do miski wlewamy 2 szklanki passaty pomidorowej. Dodajemy 3 łyżki gęstej śmietany. Wsypujemy 1/3 łyżeczki soli, 1/3 łyżeczki pieprzu. Dokładnie mieszamy. I tak przygotowany sos rozprowadzamy po wierzchu zapiekanki. Naczynie do zapiekania przed wstawieniem do piekarnika można przykryć. I zapiekankę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Pieczemy około 1,5 godziny, a ostatnie 20 minut pieczemy już bez przykrycia. Bardzo polecam tę zapiekankę. Jest naprawdę zaskakująco pyszna. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!